zaczęliśmy przecież już 15 lat temu tworzyć i kreować ten zespół. No na początku on miał trochę inną formułę, po prostu cieszyliśmy się, że mamy zespół, że możemy występować, komponować, tworzyć. Potem grupa zaczęła się rozrastać, gdzieś tam minimalnie zaczął się robić zespół znany w Bielsku. No i z czasem przerodziło się to właśnie w taką fundację wspierania młodych talentów. No i jest to dla nas bardzo ważne, że możemy dawać młodym osobom możliwość rozwoju, nagrywania płyt, nagrywania teledysków. Myślę, że to też jest dla nich dużo. A my mamy po prostu satysfakcję, że możemy jakkolwiek tym młodym ludziom pomóc i, no i dać szansę jakoś się przebijać w górę. Energia Włóczy Kijów jest pasją, którą wkładają w swoją twórczość. Energia miasta, energia nasza, energia grupy całej, spora. No przede wszystkim tak, patrzę się na tych młodych ludzi, no to no ja już też najmłodszy nie jestem, ale dalej jeszcze młody trochę, ale oni jednak są młodsi ode mnie i no to jest dalej motywujące, że im się chce, że dalej jest dużo dzieci, zwłaszcza i młodzieży, którzy po prostu chcą coś robić, chcą się rozwijać i zwłaszcza muzycznie. Znaczy z Włóczkijami współpracuję od wielu, wielu lat, no przede wszystkim przez mojego przyjaciela Pawła Stępnia i tak się to w ogóle zaczęło, ta nasza współpraca. Najpierw dołączyłem na Przeszkadzajkach, gdzie był perkusista Adrian Mitoraj i ja dogrywałem dodatkowo, a później jak gdyby grałem już regularnie te koncerty, czy to na Przeszkadzajkach, później na perkusji, no i ta współpraca zaczęła owocować w ten sposób, że zaczęliśmy potem dogrywać właśnie grupą perkusyjną, no i tak, no to jest jakby, nie wyobrażam sobie, żeby był koncert Włóczy Kijów, na którym mnie nie ma, chociażby na publiczności, także to zżyliśmy się bardzo i tak będzie, mam nadzieję. Wydaje mi się, że Włóczy Kijów to jest bardzo fajna sprawa młodych ludzi, która jakby przedstawia i pokazuje ich energię i radość z życia. Fajnie też, że mają dobrych instruktorów, dobrych szefów i opiekę nad tym wszystkim. Pomysły, aranże, uważam, że powinni to robić jak najdłużej się da, z takim samym uśmiechem. Ja osobiście, Rafał Gądyk, życzę im wszystkiego najlepszego. Co zrobić ma? W zasadzie nie ma dzieci, które są smutne. Wszystkie chcą działać. Myślę, że to też jest zasługa i mojej mamy, czy Aleksandry Wstępień, Martuni Świątek-Staniendy. Może gdzieś tam moja, że też my jesteśmy takimi osobami bardzo dynamicznymi. Staramy się to dawać tym dzieciakom. One nam to oddają, więc myślę, że to jest taka energia z obu stron obopólna. Dlatego no, korzyści są z obu stron. Wszystkie są zadowolone. Współpraca z Włóczy Kijami to niewątpliwie wielka, wielka przyjemność, ale również czerpanie inspiracji od dzieci, ich energia, która daje mi dużo radości, wiadomo, miłości i też pomysłów. Także ja jestem tak bardzo szczęśliwa, że mogę pracować z Włóczy Kijami przy moich piosenkach, które mam nadzieję ukażą się na kanale Mini Vevo, będziecie Państwo mogli obejrzeć. Zapraszam Betty Śpiewa dla Dzieci. Betty, do oglądania piosenek, które nagrałam już, ale te jeszcze z Włóczy Kijami się nie ukazały, więc już niebawem, niebawem. Ja dziękuję, bo Włóczy Kijów oczywiście wszyscy kojarzymy. No i kto pamięta Muminki? Był taki Włóczyki, taki Zawadiaka. A tutaj w Bielsku mamy taką formację taneczną, rozśpiewaną, która
właśnie 15-lecie obchodzi, a tak się złożyło, że też jest 70. rocznica naszego pięknego miasta z kreseczką pośrodku, czyli Bielska i Białej. I ja mam wielką przyjemność plus minus połowę tekstów na tę płytę popełnić. Tak się złożyło. Mam nadzieję, że jest dość ciekawie. Stylistyki muzyczne przeróżne są zastosowane. Energia właśnie to jest coś, czego nam trzeba. Ja pamiętam, był taki aktor dość znany, który powiedział, że młodość daje pasję, dojrzałość wgląd w siebie. Wybieram młodość, tak jak Gombrowicz mówi, tylko młodość ma rację, więc niech ta młodość będzie albo na zewnątrz, albo pielęgnujmy ją sobie w środku. Idźmy w miasto. My, tekściarze, jesteśmy w kącie, w cieniu. To są słoneczni ludzie. Łączymy siły, działamy. Do zobaczenia następnym razem. Na pewno jeszcze dużo się będzie działo.